Cześć, cześć Marcin, witamy cię bardzo serdecznie w naszym spontanicznym podcaście. Siema, Piotrek, cześć, Dawid, co tam? Cześć Marcin. Okej, jak tam pogoda w Krakowie, śnieżnie dzisiaj? Właśnie dzisiaj jest o dziwo dość ciepło. Bo... Wiesz, teraz zbliża się, słyszałem, bardzo, bardzo gorąca wiosna, a nawet gorąca zima. Wiele ciekawych premier, słyszałem, że też szykujesz jakąś premierę muzyczną dla nas. Tak, tak, po wielu latach trudu w końcu wydam samodzielnie płytę, która będzie nosiła tytuł Bardzo smutne hity na melanż. Wy kojarzycie, bo to był ten główny utwór Przewodni. Był wydany bodajże jakieś 3 lata temu, ale ja tak jeszcze stwierdziłem, że go muszę dopracować. Jak najbardziej bardzo smutne hity na melanż pojawią się 22 lutego tego roku. Okej, okay, powiedz nam, ile utworów znajdziemy na tej płycie? Powiem ci szczerze, że nie odrobiłem zadania domowego i nie jestem pewny, ale 8 albo 9, tak szczerze. Okej. Okay. Wiesz co, ja już przyznam się, że tę płytę przesłuchałem nawet trzykrotnie, bo miałem taką okazję w preorderze mieć kopię na swoim komputerze. I no jestem wręcz... pod wrażeniem, bo ja te utwory słyszałem jako demówki jeszcze w 2020 roku bodajże, w 2021, kiedy pojawiały się pierwsze single na chyba YouTube. W 20 nawet, chyba się poznaliśmy w 20, chyba jeszcze w grudniu, pamiętam, albo wcześniej, to wtedy ci czarodziejkę pokazałem jeszcze z tym wszystkim, więc no mi się wydaje, że to gdzieś wtedy było. Właśnie, czarodziejka, bo to jest bardzo świeże... Kolejny numer. To jest koronny numer, to przede wszystkim, a dwa, że czarodziejka, ona już była kiedyś w internecie, potem zniknęła i zauważyłem, że ostatnio, kiedy wrzuciłeś odsłuch singla na YouTube, to pojawiło się mnóstwo komentarzy, że wreszcie. Czy miałeś świadomość tego, jak czarodziejka działa na ludzi, że jest to w pewien sposób... Magiczna piosenka? Znaczy ja jestem świadomy tego, że wiele osób mówiło, że gdzie są te utwory, a taka prawda, że no u mnie ta kompozycja była i tekstowo to się naprawdę nie różni, nie? Tylko że jakoś tak muzycznie ja to chciałem po prostu jakoś wydobyć z siebie to, co słyszę w swojej głowie, nie? To może jest też taka, nie wiem, jakaś... nie wiem, swój własny perfekcjonizm, a nie do końca potrzebny, no ale w każdym razie dopiąłem to do tego. Może będzie tak, że za 5 lat znowu, nie wiem, stwierdzę, że dobra, jednak to było dziwne, ale pamiętam, Lukas, jak właśnie gadaliśmy, kiedyś ci mówiłem, że nie lubię swoich piosenek, troszeczkę je właśnie zacząłem teraz lubić bardziej, więc to jest takie może większa samoakceptacja, powiedzmy, tego wszystkiego, ale jeżeli chodzi właśnie o te komentarze, to mnie to cieszy, bo tak naprawdę przez długi czas jedyna dostępna wersja czarodziejki to była bodajże ze Spontana, który był w, kiedy? W 2021? Wtedy co? Tak. No to była jedyna wersja czarodziejki, która była dostępna w sieci. No a teraz już jest taka pełnoprawna, wydana w grudniu, więc no cieszy mnie to, jak ktoś zapisuje i ktoś słucha dalej tego utworu. No utwór świetny. Powiedz, dlaczego tak długo czekaliśmy na ten album? Jakby co mówisz, że polubiłeś przez ten czas swoje piosenki, czy jakby... Jak doszło do przemiany? Co sprawiło, że zajęło ci to 3 lata, produkcja tego albumu? Tak naprawdę to produkcja tego albumu to mi zajęła nawet więcej niż 3 lata, bo myślę, że 4 albo nawet 5. Czarodziejka tak naprawdę, ja pamiętam, że pierwsze demo, jak kiedyś szukałem, to jest bodajże, słuchajcie, nie wiem, 2019, więc no to naprawdę co mi zajęło, no dojrzewanie muzyczne mi się wydaje, też nauka miksu, masteringu, bo skończyłem na tym, że ja sam to robię teraz, nie? Chciałem to jakoś dopchać, żeby to była taka moja wizja i to może też przez to, może też takie, nie wiem, powiedzmy bardziej uspokojenie psychiczne, może przez to też troszeczkę się tak jakoś, nie wiem, ogarnąłem, co trzeba zrobić z tymi utworami, więc to może być też ta kwestia, że stwierdziłem, dobra, okej, w pewnym momencie chcę wydać te utwory, nie chcę ich trzymać po prostu w tym, w szafie i po prostu, bo ja wiem, że jak wydam teraz te utwory, które już część wydałem,
to nie będzie już usuwania. Będzie nowy materiał za jakieś pewno 2 lata, który będzie troszeczkę mieszanką tego, co było wcześniej i właśnie w nową stronę, ale to o tym raczej myślę, że nie ma sensu gadać, bo głównym tematem rozmowy są oczywiście bardzo smutne hity na melanż. No właśnie, to skąd nazwa bardzo smutne hity na melanż? Wiesz co? Powiem ci szczerze, że sam do końca nie pamiętam, bo to było gdzieś chyba... O Jezu, mi to wpadło do głowy w 2020-2021, nie? I jest takie coś, że po prostu jakaś piosenka ci może przypomnieć o kimś, nie? I tak jak tam śpiewam w refrenie, płaczę przy nim, proszę przebacz, nie? Czy może ci się kojarzyć z jakimś, nie wiem, wydarzeniem, czy ci się może kojarzyć z ukochaną rzeczą, nie wiem, ludzie kochają różne rzeczy, ktoś może kochać, nie wiem, tą ścianę, co jest obok mnie, nie? To może to, nie wiem, nieważne. Oglądałem kiedyś taki dokument o ludziach, którzy są na przykład zakochani, nie wiem, w wieży Eiffla, czy tam na przykład, nie wiem, w jakiejś rurze od samochodu, więc no, jeżeli, nie wiem, ten utwór, mają taką swoją piosenkę, która przypomina im o tym, że kogoś kochają albo tą rurę od samochodu, no to dla mnie to jest coś takiego, jeżeli to jest oczywiście jakieś negatywne wspomnienie, bo nie wiem, coś się stało, to albo po prostu, nie wiem, różnie się dzieje, no to jest może trochę bardzo smutny hit na melanż. To jest taka moja przekmina. A jeżeli chodzi o ogólny tytuł, dlaczego to są bardzo smutne hity na melanż, bo te piosenki są i o tym samym równocześnie, i o czymś zupełnie innym. Czyli o melanżu? Właśnie melanżu jest tutaj najmniej, tak szczerze, bo to nie są piosenki według mnie, które są kompletnie imprezowe, nie? Ten melanż jest taką po prostu metaforą tego, że człowiek szuka takiego, nie wiem, uspokojenia w czymś i taką najprostszą używką zawsze jest alkohol, nie? A melanż jest takim słowem, który, nie wiem, raz, że mi się z kolorem kojarzy, to jest jedno, a dwa, że jest, nie wiem, w Krośnie, jak tam dorastałem, powiedzmy, to był klub melanż, nie? Rozkminiam temat, dlaczego czarodziejka? W sensie, czy jest z tym jakiś background jakiegoś świata fantazy, jakiś, no nie wiem, jakiegoś takiego innego... Nawiązań do anime. Nawiązań do, nie wiem, do anime na przykład, powiedzmy, albo czegoś innego. No... Jeżeli chodzi o na przykład Sailor Moon, to na pewno ten, chociaż ja za dużo tego nie oglądałem, ja jestem bardziej fanem Dragon Balla czy Naruto, nie, ale, bo czarownica brzmi tak jak macocha troszeczkę, nie, a czarodziejka jest takie ładne, takie estetyczne słowo, które w sumie zawsze mi pasowało i tak, no, czy to się kojarzy z anime, no, dla mnie trochę tak. Chociaż powiem wam, że ten utwór, w ogóle podkład, był inspirowany muzyką autentycznie z Kangur Kakao. Jest taki level zimowy pod koniec Kangur Kakao i tam jest taka muzyka właśnie, a w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, zrobię coś takiego, no i powstała czarodziejka. A tekstowo, no to jest po prostu historia takiej po prostu, nie wiem, magicznej piosenki, którą sobie, nie wiem, możesz wyrazić uczucia do kogoś, ja sobie tak lubię mówić te swoje slogany, nie? Ale, no, jest to takie, nie wiem, wspomnienie takiej prostej, no nie wiem, prostego sposobu wyrażania uczuć. O, tak to mogę powiedzieć. Gdzieś tam dużo czujesz pewnie tych nawiązań do anime, nie? Jakby u siebie, w sensie jak wspomniałeś o Dragon Ballu i o Naruto. Lubię mieszać. A jeżeli chodzi o anime, to tak, bo to dużo pamiętam było oglądania anime, szczególnie jakoś w liceum. Mi się to dobrze kojarzy, więc to dlatego się łączy. Nasłuchałem się masę openingów, nie? To są moje ulubione utwory, których ja do dzisiaj słucham na Spotify'u. No i staram się tym inspirować. A jak to wychodzi, to już jest inna kwestia, ale to jest dość subiektywna rzecz. To w sumie jeszcze kończąc temat anime, nawiążę do twojego jednego z ostatnich singli Bohater z anime. Czy sam byś chciał być tym bohaterem z anime? Masz jakiegoś swojego ulubionego, którym byś właśnie chciał zostać? Tak jak śpiewam, czasem chciałbym, więc czasem tak, a czasem nie. A jakbym, czy ja bym chciał zostać bohaterem z anime faktycznie jakąś konkretną postacią, to nie. Nie wiem, czy bym chciałbym być Goku, czy Naruto, czy nie wiem, Yamcha. Nie, konkretnie postacią jakoś z tych bajek może nie, ale żeby być częścią takiej bajki, bo to, słuchajcie, bo to jest coś takiego, czego się nie da osiągnąć, bo wizja bycia bohaterem z anime tak naprawdę nie jest możliwa, bo możesz zostać bohaterem filmu. Jak będziesz pracował, to zostaniesz aktorem i w końcu, nie wiem, jakoś ci się to uda, może. To jest
ciężkie na pewno, bo to jest też długa droga, ale posłuchajcie mnie na przykład, że tak zostanie postacią z anime, to jest tak jak walka z wiatrakami, taka bardzo utopijna myśl, więc tu chodzi o to po prostu, one w tych bajkach też jest dużo marzeń, jakieś takie, nie wiem, pewności siebie, budowania wiary w siebie, nie? Więc sama ta metafora, czasem chciałbym być bohaterem z anime, jest taka po prostu, że no, nie możesz, nie staniesz się tym bohaterem z anime, no bo nie możesz wejść do tej bajki, nie? I po prostu wleźć do telewizora i siedzieć tam i być, kurde, patrzcie, halo, jestem bohaterem z anime. No ale śnić o tym można, marzyć, no. Tak do tego podchodzę. Jaka idea stoi w takim razie za całą tą historią i albumu, i tej piosenki? Bo wiesz, pojawia się tam sporo właśnie nawiązań do właśnie wspomnianych bohaterów anime, też postaci z popkultury. Czy te bardzo smutne hity na melanż są w pewien sposób jakimś albumem koncepcyjnym, który niesie za sobą jakąś historię? Właśnie w mojej opinii on nie jest koncepcyjny, dlatego że jest zbyt duży rozstrzał pomiędzy utworami i pisaniem ich. Tak jak ci mówiłem, Czarodziejka to jest gdzieś 2019 tak naprawdę, a są utwory, które są na przykład, nie wiem, 2021 to jest Karmelowe Żądanie, Kalejdoskop to będzie gdzieś 2020, znowu Robert Makłowicz to jest piosenka, którą napisałem, no gadaliśmy, pamiętam, Lukas chyba w maju była ta przekmina o tym gotowaniu w nocy, więc no i to na bazie tego powstał ten utwór, więc no czy to jest koncepcyjny album? Nie, kompletnie nie. Czy one są zbliżone do siebie? Tak, bo łączą się, są pewną drogą, po prostu ja przeżywam pewne kwestie i ta muzyka jest taką, powiedzmy, odskocznią, gdzie mogę wyrazić siebie w 100%. Marcin, tak powoli byśmy dobiegali końca temu tą naszemu mini spontan cast. I takie pytanie jeszcze właśnie stricte techniczne dla naszych słuchaczy, widzów. Kiedy będzie album i dokładnie, jeszcze raz, już mówiłeś, ale żebyś nam powtórzył, i gdzie będzie można go znaleźć? Czy też kupić, posłuchać? Moi drodzy, 22 lutego jeszcze. Sprawdzę, czy to na pewno jest ten dzień, bo mi się myli. Ja się lubię pomylić. 22 lutego, godzina 17. Dostępny będzie na wszystkich streamingach. Jeżeli chodzi o wersję fizyczną, to póki co szukam osób chętnych, ale już parę osób się zgłosiło. Jak myślę, tak przekroczy to liczbę 20 osób, to zaczynam po prostu robić płytki. Więc, ale zaczynam robić. A jak nie, no to po prostu rozdam je w prezentach i w każdym razie będzie wersja fizyczna, tylko jeszcze po prostu nie wiem kiedy. Super. Z pewnością tutaj się z Dawidem zgłaszamy po te płytki. Zakolegujemy się. Tak, bo to będzie słuchany w samochodzie na pewno. Nieraz. No i też oprócz tego cały album będzie wypuszczony na naszym wspólnym kanale Spontan Wave. Owszem, to już niebawem 22 lutego, więc nie możemy się doczekać. Pytanie jeszcze przyszło mi do głowy, czy jakieś planujesz może live acty, koncerty z tym albumem? Na obecną chwilę nie mam planów. Chciałbym rozkręcić zespół, ale póki co skupiam się bardziej na, powiedzmy, pisaniu nowych utworów oraz docieraniu ze starszym materiałem. Super. Dzięki, Marcin, za to, że z nami byłeś przez te parę minut. Także do zobaczenia, życzymy ci powodzenia i nie możemy doczekać się twojego nowego albumu. No, jeszcze dodam od siebie, Marcin, wielkie dzięki za czwarty sezon, za twój głos i za twoje wsparcie w działaniu i bądźmy w tym wszyscy i dziękujemy, że też nam poświęciłeś czas. Dzięki, moi drodzy, to było bardzo fajne spotkanie i uważam, że to jest takie spełnienie tego, co rozmawialiśmy parę lat temu, że to jest taki nocny chill with Lucas Flint and David Kornacki 2.0.